Hej, cześć, ja mam na imię Paulina i schudłam 50 kg bez liczenia kalorii. Jeżeli macie ochotę zostać ze mną na dłużej, jeżeli macie ochotę być na bieżąco z moimi filmami, to zostawcie już teraz subskrypcję, żeby niczego nie przegapić. Pewnie początki mojego odchudzania są już Wam znane, ale jeżeli nie, to w opisie tego filmu podlinkuję Wam właśnie inne filmy, gdzie o tym opowiadam. A dzisiaj konkretnie, dzisiaj konkretnie o deficycie kalorycznym i to o deficycie kalorycznym i o odchudzaniu bez liczenia kalorii. Ja zastosowałam u siebie taki sposób odchudzania intuicyjny tylko i wyłącznie dlatego, że moje poprzednie próby odchudzania były nieudane. Stosowałam diety restrykcyjne, tak jak na przykład dieta dukana, dieta kopenhaska itd., itd. Chodziłam do dietetyków, liczyłam kalorie w aplikacjach, liczyłam też w zeszytach, miałam catering dietetyczny za grube, grube pieniądze. Stosowałam różne metody, one u mnie okazały się nieskuteczne, bo ja po prostu się do nich nie chciałam dostosować. Nie byłam w stanie poddać się tym zasadom, tym regułom. Tak już mam po prostu. No nic na to nie poradzę. No taką mam osobowość. Ja zaczynałam to moje udane odchudzanie z wagą 130 kg przy 1,7 m. Ja miałam otyłość trzeciego stopnia otyłość kliniczną. To już nie były żarty, ale powiem Wam szczerze, że ja się pogodziłam z tą otyłością. Ze względu na to, że ja zawsze skakałam z diety na dietę, z diety na dietę, no to w pewnym momencie już stwierdziłam, no dobra, no to już tak widocznie będzie, ja się do niczego nie nadaję, rzucam to w cholerę, jestem gruba, będę gruba i tyle. Krzyżyk na drogę i idź sobie w świat. Przypadek chciał, że musiałam zmienić swój sposób funkcjonowania i po prostu zmienił się mój tryb życia. Ale zmienił się na taki tryb życia, który był mi znany, który ja lubiłam. Więc to nie była taka zmiana na zasadzie, że ja zaczęłam robić coś czego nienawidzę i do czego nie mam serca. Ja po prostu zaczęłam pracować w stajni jako instruktor jazdy konnej i ja to kochałam. Więc to było mi bliskie. To też dało mi powera do tego, żeby po prostu to odchudzanie ciągnąć dalej. No dobra, ale ja tak gadam, gadam, a nic nie słyszymy o tym intuicyjnym odchudzaniu. U mnie wyglądało to tak, że ja przez wiele lat tycia miałam problem ze zrozumieniem głodu i sytości. Ja nie czułam głodu, nie czułam sytości. Było tak dlatego, że rozregulowałam sobie po prostu te mechanizmy jedząc cały czas. Panowała taka moda, że zaraz po przebudzeniu należy zjeść pierwszy posiłek, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. I ja tak robiłam. Po takim śniadaniu wysoko, na przykład węglowo bo ja przecież jadłam cokolwiek, na przykład kanapki, sam chleb z dżemem. To ja po takim posiłku od razu byłam senna, bo moja insulinooporność po prostu hu, leciała sobie w kosmos i mnie pff, odcinało. Tak było. Ja byłam senna, a dla mnie była to wtedy informacja, że co? Że jestem głodna, że nie mam siły, więc jadłam znowu. I tak się zaczynał i kończył mój dzień, że ja cały dzień jadłam. Po prostu dowalałam non-stop do pieca praktycznie bez przerwy. Mój żołądek nigdy nie miał szansy się skurczyć, mój żołądek po prostu był cały czas rozepchany, wpadało to jedzenie jak w studnie bez dna. Kiedy zaczęłam pracować w stajni i zmienił się troszeczkę mój tryb życia, zmieniły się też pory posiłków, i ja po prostu rano nie miałam czasu zjeść śniadania. I wiecie co się okazało? Że ja wcale rano nie jestem głodna. Że ja wcale nie muszę jeść od razu po przebudzeniu tego śniadania, bo ja po prostu nie jestem głodna i bardzo dobrze funkcjonowałam do mniej więcej godziny 11, kiedy zaczynałam odczuwać właśnie głód. I to było dla mnie zaskakujące, bo przez wiele, wiele lat w mojej głowie uczucie głodu to było coś złego. Ja miałam takie przeświadczenie, że nie wolno dopuszczać do uczucia głodu, że to jest coś złego. A tak naprawdę, jakby na to realnie spojrzeć, przecież to jest sygnał naszego organizmu. To jest fizjologiczny sygnał, że jesteśmy głodni, że potrzebujemy energii. No właśnie. I kiedy poczułam pierwszy raz od wielu, wielu lat głód, zastanowiło mnie to, i ja byłam po prostu przerażona, nie wiedziałam o co chodzi. I zjadłam coś, zjadłam jakiś tam posiłek. I nagle się okazało, że ten głód się rozpłynął. Ja sobie myślę, okej, okay, to był głód, nie ma głodu, nic się nie stało, żyję, piorun mnie nie trzasnął, wszystko jest okej. Okay. Czyli to był sygnał, ja na ten sygnał zareagowałam i to tyle? To, to, to jest ta, ta wielka sprawa z tym głodem? I wtedy to był taki dla mnie mindfuck. I bardzo tak naprawdę otrzeźwiająca sytuacja, bo się okazało, że ja w ogóle źle rozumiałam głód i ja źle rozumiałam sytość. Sytości to ja, powiem Wam szczerze, że ja w ogóle nie rozumiałam. Dla mnie przez wiele lat sytość to było, to było uczucie najedzenia, to było uczucie przejedzenia, to było uczucie pełności po posiłku. To było uczucie takiej, jak się mówi, błoga sytość. Co to znaczy błoga sytość? Że ja mam się rozpłynąć później na tej kanapie i leżeć i mi się to sadło zawiązuje? O co chodzi z tą sytością? Wiecie, jaki mindfuck ja przeżyłam, kiedy ja zrozumiałam, że ja uważałam przeżarcie, przejedzenie za sytość? Po angielsku to jest overeating, że się zjadło jakby za dużo. Mało się tego słowa używa. Uważam, że powinno się używać go częściej. Ja sytość pomyliłam z przejedzeniem i tak funkcjonowałam latami. Teraz rozumiem, że sytość jest uczuciem jakby rozpływającego się głodu. To jest tak, że dostaje informację do mojego mózgu, jesteś głodna, decyduję się wtedy zareagować na tą informację, zjeść posiłek, i to uczucie głodu, ono tak się rozpływa. I to jest sytość a nie wywalony bebzon pełny odbijanie się jakieś wiecie nie można wstać to nie jest sytość to jest przejedzenie i ja wtedy po prostu usiadłam pamiętam i mówię sobie wow byłam głodna nie jestem głodna czyli jestem syta Paulina ty żeś latami nie ogarniała co jest pięć i wtedy po prostu zaczęłam baczniej zwracać uwagę na sygnały które ten organizm mi daje jeżeli ja czuję głód to znaczy, że jestem głodna. Jeżeli ja czuję brak głodu, to znaczy, że nie jestem głodna, to znaczy, że jestem syta. I teraz ja po takim śniadaniu mogę być syta przez wiele godzin, a ja kiedyś rozumiałam sytość jako taki, takie najedzenie, no i rzeczywiście to najedzenie ono znika tam po chwili, no bo ten żołądek zaczyna to jedzenie przetwarzać i. I już człowiek nie jest taki najedzony, ale nadal ten, nie ma tego uczucia głodu, więc jestem syta. Mogę pracować, mogę robić inne rzeczy. Niekoniecznie muszę od razu szukać jedzenia znowu, żeby znowu dowalić do pieca kolejną, kolejną porcję. To było dla mnie odkrywcze, to było dla mnie naprawdę odkrywcze. Zredefiniowanie w swojej głowie sytości, głodu, przejedzenia. No i kiedy zaczęłam już rozumieć głód i sytość, Stwierdziłam, że jeżeli ja rano nie jestem głodna, to ja nie muszę jeść rano śniadania. No, sorry, ale ja miałam taki zapas, taki zapas, że, że, że nic mi się nie stało, jak ja przestałam jeść śniadania. Naprawdę. Oczywiście są osoby, które mają takie schorzenia, że te, to śniadanie muszą zjeść i te osoby na pewno o tym wiedzą, ale ja tutaj mówię do osób, które nie muszą jeść śniadania od razu po przebudzeniu się. Ja po przebudzeniu się na pewno jestem spragniona. Zaczęłam sobie dodawać odrobinę soli do tej wody, żeby po prostu zrobić taki napój izotoniczny i rano taki napój wypić, żeby się nawodnić. Bardzo często mylimy uczucie głodu z uczuciem pragnienia. Pamiętam takie sytuacje, że cały dzień jadłam, cały dzień jadłam, w ogóle nie piłam. I myślę, że to były właśnie tego typu błędy żywieniowe, które popełniałam, bo to doprowadziło do tego, że ja przyjmowałam znacznie więcej kalorii, mózg cały czas mi wysyłał sygnał, a ja cały czas go źle interpretowałam. Interpretowałam to jako głód, a to nie był głód, to było pragnienie po prostu. Także zaczęłam jeść trzy posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad, kolację. I niezależnie, czy jestem na redukcji, czy jestem na utrzymaniu wagi, tak jak teraz, i teraz uwaga: to, że ja mówię, że jestem na utrzymaniu wagi, to nie znaczy, że ja mam to obcykane. Nie, nie, nie. Na razie się tego uczę. Moja waga lata jak łopata. Ja się tego uczę, nie idzie mi dobrze, nie idzie mi źle, idzie mi tak przeciętnie. To jest proces. Bo wiecie, ja przez ostatnie półtora roku chudłam, a wcześniej tyłam przez wiele lat. Więc dla mnie, utrzymanie wagi, to jest kolejny etap nauki. Ale nie o tym. Chciałam powiedzieć, że jem trzy posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad, kolację. I teraz, co mam na myśli, mówiąc śniadanie? Nie mam na myśli posiłku o ósmej rano. Tylko po prostu pierwszy posiłek w ciągu dnia nazywam śniadaniem. Pomiędzy tymi trzema posiłkami nie jem nic. Ostatnio na Instagramie, zachęcam was do odwiedzenia mnie na Instagramie, bo tam wrzucam moje codzienne jedzenie. Na Instagramie wrzuciłam takie podsumowanie mojego jedzenia i tam dodałam taką informację, że to są moje posiłki. I dostałam dużo wiadomości. Między innymi zapadła mi w pamięć taka wiadomość, gdzie jedna dziewczyna napisała: Super, super są twoje posiłki, a co między tymi posiłkami i ja tak, no nic, nic nie jem. I ona do mnie pisała, no jasne, jasne, ale co, czy jakieś jabłuszko? Albo zjadasz może na przykład jakiś serek? I ja mówię, nie, nie, ja nic nie jem pomiędzy tymi posiłkami. I naprawdę to, mnie, to mi otworzyło oczy, że może powinnam to jaśniej wytłumaczyć. Jem trzy posiłki i tylko te trzy posiłki. To nie jest tak, że ja jem śniadanie, później na przykład jabłko, banana, Albo inny owoc, później obiad, jakiś batonik albo kawę z mlekiem i kolację. Nie, ja jem trzy posiłki. Jeżeli mam ochotę zjeść na przykład trzy pączki w tłusty czwartek, to jem sobie te pączki jako na przykład obiad albo jako śniadanie. I nie jem pomiędzy śniadaniem a obiadem pączka, tylko pączek jest moim posiłkiem. Niezależnie czy to jest śniadanie, obiad, kolacja, to jest po prostu mój posiłek. On jest mniej wartościowy, wiadomo, niż na przykład jakiś zbilansowany posiłek, ale różne są sytuacje w życiu i czasami trzeba zjeść mniej zbilansowany posiłek no i jakoś, jakoś to przełknąć. I mam wrażenie, że takie mówienie przekąska jest troszeczkę problematyczne, dlatego że to odejmuje tej przekąsce wagę. Mm, i mamy poczucie, że to jest nic, że ta przekąska to jest nic. Otóż takie przekąski bardzo często nabijają nam strasznie dużo kalorii i nawet jeżeli my się staramy być w deficycie kalorycznym, to okazuje się, że tu przekąska, tam przekąska, tutaj jakiś gryz od chłopaka, tutaj nie wiem, po dziecku coś coś dokończymy i robi się naprawdę nadwyżka kaloryczna, a nie deficyt kaloryczny. Moje odchudzanie intuicyjne polega na tym, że ja w tym momencie jem trzy posiłki dziennie. Czasami w okolicach na przykład posiłku, któregoś głównego, wiedzie na przykład baton proteinowy, ale to jest zawsze blisko jakiegoś posiłku, blisko kolacji. Blisko śniadania, blisko obiadu, żeby nie było bardzo dużych pików insulinowych. Bo ja mając yy, wcześniej, oczywiście, teraz już nie mam bardzo szalejącą insulinooporność i stłuszczenie trzustki, to też jest istotna kwestia, no to miałam duże piki insuliny i właśnie to ograniczenie ilości posiłków i też troszeczkę zwężenie tego okna żywieniowego pomogło mi zapanować nad tą insuliną. W tym momencie po redukcji wagi insulinooporności nie mam. No dobra, no ale przecież jedząc trzy posiłki, nadal można dobić bardzo dużo kalorii. Nawet w jednym posiłku można dobić swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, prawda? Prawda. Dlatego yy, ja, będąc na redukcji, po prostu starałam się zmniejszyć porcje i jeść do uczucia tej sytości, czyli jeść do tego momentu, kiedy ten głód zaczynał tak się rozpływać, znikać. I bardzo trudne dla mnie jest nadal zostawienie czegoś na talerzu. Ja jestem nauczona, przyzwyczajona, mam taki nawyk zerowania talerza, zerowania opakowań, że musi być puste po prostu. Nie wiem skąd mi się to wzięło, po prostu tak mam. Jest to dosyć problematyczne, bo czasami już czuję, czuję że ten głód zniknął, a jeszcze bym dokończyła. Widzę, że zostały na przykład, nie wiem, dwa pulpe na talerzu, no to bym dokończyła. Często kończę te, to danie, mimo że już yy, czuję sytość, no pracuję nad tym. Cały czas to jest proces, cały czas staram się być. W tym procesie też nauki, i nie ukrywam, mam czasami jakieś gorsze dni, czasami popełniam błędy, i staram się być z Wami transparentna, żebyście po prostu też widzieli, że mimo, że schudłam 50 kg, no to no, jestem normalnym człowiekiem i dopadają mnie różne sytuacje. Lepsze, gorsze. Nawet jedząc mniejszą ilość posiłków, można dobić bardzo dużą kaloryczność w tych posiłkach. Te posiłki mogą być bardzo wysokokaloryczne. Więc czytam po prostu kaloryczność składników, których używam. Wiem, co mniej więcej ma jaką kalorykę. Wiem, że karkówka będzie bardziej kaloryczna niż pierś z kurczaka. Wiem na przykład, że makaron jest bardziej kaloryczny niż nioki, na przykład niż ziemniaki. Więc po prostu komponuję swoje posiłki w taki sposób, żeby manipulować tą kalorycznością. Żebym ja się czuła dobrze, żebym ja się czuła zadowolona i żebym miała efekty. Na wadze. No właśnie, i co mam na myśli, mówiąc efekty na wadze? Bo ja akurat się ważyłam, ale nie trzeba się wcale ważyć. Są inne metody pomiaru swojego progresu. Ja się ważyłam i ja wiedziałam, że jestem w deficycie kalorycznym w momencie, kiedy moja waga stopniowo powoli spadała w dół. Jeżeli moja waga się zatrzymywała, bo o to pytaliście, nie reagowałam. Reagowałam dopiero po dłuższym czasie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze. W naszym organizmie dzieją się różne rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Może to być na przykład jakieś hormonalne zatrzymanie wody, może to być spowolnienie perystaltyki jelit, mogą być różne, różne, najróżniejsze rzeczy, nad którymi my tak naprawdę nie mamy kontroli. I od razu redukowanie kaloryczności może spowodować, że wejdziemy na zbyt niski deficyt kaloryczny. Co spowoduje adaptacje metaboliczne, czyli na przykład spowolnienie naszej takiej pozatreningowej aktywności fizycznej. Chodzi na przykład o to, że jeżeli mamy. Jakiś temperament i podczas siedzenia machamy sobie nóżką, to wprowadzając się w zbyt niski deficyt kaloryczny, nasz organizm utnie takie aktywności. Utnie właśnie ruszanie nóżką, jakąś bardziej taką ekspresyjną gestykulację, po to, żeby oszczędzać energię. I my będziemy coraz wolniejsi, coraz wolniejsi, coraz wolniejsi. W deficycie kalorycznym nie chodzi o to, żeby uciąć na maksa tyle, ile się da. Chodzi o to, żeby zrobić to. Powoli, żeby zrobić to w odpowiednich proporcjach, żeby po prostu nasza waga spadała, ale żebyśmy nadal mogli funkcjonować. No bo takie jest założenie, no chcemy żyć. Jeżeli, jeżeli mamy inne, inne założenia, no to powinniśmy się zastanowić nad tym. Tak czy inaczej. Ja po prostu poczekałam sobie chwilkę. Jeżeli rzeczywiście ta waga stała przez dłuższy czas, no to wtedy wprowadzałam jakieś, jakieś modyfikacje, na przykład dodatkowy spacer, bo niekoniecznie trzeba od razu ucinać jedzenie. Być może wystarczy wprowadzić dodatkową aktywność fizyczną. Pamiętajmy, że żeby być w deficycie kalorycznym, to jedna rzecz to jest zmniejszenie ilości spożywanych kalorii, niezależnie czy je liczymy, czy ich nie liczymy, a druga rzecz to jest pogłębienie tego deficytu przez aktywność fizyczną, i może się okazać, że wystarczy po prostu pójść na dodatkowy spacer albo na jakieś może zajęcia, jeżeli lubicie chodzić na zajęcia, no cokolwiek, żeby po prostu troszeczkę tam przyspieszyć ten, żeby troszeczkę pogłębić ten, ten deficyt kaloryczny, jeżeli on już się okazał niewystarczający. Jeżeli chodzi o obcinanie kalorii z jedzenia, no to dobrze wiecie, że ja nie wykluczam żadnych grup produktowych, więc jem i węglowodany, i tłuszcze, i białka. Białek nie obcinam. To jest taka podstawa, której, której ja nie obcinam. Jeżeli ja chcę zjeść mniej, to ja nie zjem mniej piersi z kurczaka. Ja na przykład zjem mniej tłustego sosu albo zjem mniej ryżu. Czyli Raczej decyduje się na obcięcie tych produktów niż, niż białka, dlatego że uważam, że białko po pierwsze daje naprawdę fajne uczucie sytości na długo, a po drugie jest budulcem naszych tkanek, chroni nasze tkanki podczas deficytu przed rozpadem, chroni nasze mięśnie, żebyśmy nie przepalali mięśni, więc białko jakby to jest dla mnie podstawa, zawsze staram się trzymać dosyć wysoką podaż białka. Więc zdecyduję się po prostu na, na obcięcie odrobiny innych rzeczy. No, pierwszą rzeczą, którą obcinam zawsze o połowę, no to jest masło orzechowe. No bo to po pierwsze tak, jest bardzo kaloryczne, ekstremalnie kaloryczne, a po drugie ma małą objętość. Więc i tak nie daje mi, że tak powiem, wypełnienia tego żołądka, tylko po prostu no jest dodatkiem takim tłuszczowym, bardzo dobrym, smakowym. Więc po prostu obcinam troszeczkę tego, na przykład, na przykład masła orzechowego do jakiegoś posiłku. I... Czekam. No właśnie, tu jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli chodzi o intuicyjne odżywianie, intuicyjne odchudzanie, to mi się wydaje, że to jest metoda dla osób, które nie oczekują szybkich efektów. To jest metoda dla osób, które już spróbowały większości, które zawsze miały efekt jojo i po prostu chciałyby raz, a porządnie, nie spiesząc się, zredukować swoją masę ciała. To jest po prostu metoda permanentnych. Zmian nawyków żywieniowych. Jedzenie intuicyjne i odchudzanie intuicyjne niesie jednak za sobą pewne ryzyko. Pierwszym ryzykiem jest to, że możemy po prostu jeść za mało, bo przyzwyczajeni do, do, do innego stylu odchudzania, czyli na przykład do rozpisanych. Diet albo do jakichś takich diet wiecie z internetu czy czegoś takiego, po prostu możemy źle oszacowywać nasze, nasze spożycie kalorii i możemy źle oszacowywać to, ile jemy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby się edukować. Jest naprawdę nawet na polskim YouTubie czy w polskim internecie mnóstwo mądrych dietetyków, którzy opowiadają, którzy uczą, którzy edukują. Bo powiedzmy sobie szczerze, edukacja żywieniowa w szkole nie istnieje. Ja przez lata nie rozumiałam wielu rzeczy, a to się okazuje, że to wcale nie jest bardzo trudne, tylko trzeba poświęcić temu troszeczkę czasu i też takiego zaangażowania. Więc pierwszą podstawową rzeczą, która uważam, że jest trochę niebezpieczna, jeżeli chodzi o tego typu jedzenie, to jest niedojadanie. Po prostu wchodzenie na zbyt restrykcyjny deficyt, który może się skończyć no, 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 no negatywnie, tak? Więc, więc to. Druga rzecz to jest przejadanie się. Bo też wydaje nam się, że jesteśmy w deficycie, wydaje nam się, że, że jemy zdrowe produkty, a tak naprawdę możemy ich jeść za dużo. Um, I nie będziemy mieć tych efektów, efektów, na które liczymy. Dodatkowo. Jeżeli chodzi o komponowanie posiłków, no to bardzo ważne jest, żeby dostarczać wszystkich składników odżywczych, które są nam potrzebne. Ta edukacja no to jest moim zdaniem podstawa, jeżeli chodzi o takie intuicyjne, intuicyjne jedzenie. Bez posiadania wiedzy no będzie nam ciężko, dlatego wiele osób decyduje się na współpracę z dietetykiem, bo po prostu dietetyk ma tą wiedzę i rozpisze wam tą dietę i ta dieta będzie dobra. No tylko wiecie, trzeba się do niej stosować, żeby ona działała. To nie jest tak, że dietetyk nam rozpisze. My nie będziemy się stosować i będziemy oczekiwać efektów. No, każda dieta, każdy sposób odżywiania w swoim założeniu jest dobry. Jeżeli jest deficyt kaloryczny, to schudniemy. No, różne są metody. Trzeba dobrać po prostu te metody do swoich potrzeb, do swoich możliwości, a nie na siłę próbować coś, co, co okazuje się po prostu nieskuteczne. Jak w takim razie monitorować progres tego odchudzania, jeżeli, jeżeli nie liczymy kalorii i jeżeli nie korzystamy z porad dietetyka. No ja się ważyłam. Jeżeli ta waga spadała, no to ja po prostu wiedziałam, że jestem w deficycie. Nie trzeba się ważyć. Można na przykład mierzyć obwody, bo czasami może na wadze nie będzie widać jakiegoś progresu, ale w obwodach będzie ten progres i nagle ubrania będą na nas luźniejsze, my się będziemy lepiej czuć. Fajnym sposobem takim bardzo motywującym jest na przykład kupienie sobie spodni o jeden rozmiar mniejszych i Sprawdzanie, czy już wchodzą na nóżkę, czy jeszcze nie wchodzą na nóżkę, czy się dopinają w brzuszku, czy jeszcze się nie dopinają. Chodzi po prostu o to, żeby znaleźć sobie taką metodę, która nie będzie nas y, po prostu dołowała. Deficyt kaloryczny to nie jest jakaś czarna magia, to jest dosyć proste założenie. Czasami trudne do zrealizowania, bo porywamy się z motyką na słońce i chcemy bardzo szybkich rezultatów. Takie intuicyjne jedzenie jest po prostu moim zdaniem dla osób, które już nie oczekują szybkich rezultatów, które oczekują bardziej stabilnych rezultatów. Także podsumowując, jak to wyglądało u mnie, pamiętajcie, u Was może to wyglądać zupełnie inaczej. U mnie wyglądało to tak, że po pierwsze zredefiniowałam, Poczucie głodu i sytości i przejedzenia. Po drugie, wprowadziłam mniejszą ilość posiłków, czyli weszłam w tak zwane okno żywieniowe, troszeczkę krótsze: jem śniadanie, obiad, kolację i w ramach tych trzech tylko posiłków modyfikuję swoje dania, modyfikuję swoje porcje, modyfikuję swoją kaloryczność. To, że nie liczę kalorii, nie oznacza, że nie mam świadomości, że one istnieją. To, że nie liczę kalorii, nie oznacza, że neguję samo liczenie kalorii. Absolutnie nie można liczyć kalorie, można chodzić do dietetyka, można stosować różne metody odchudzania. Jeżeli one są dla Was przyjemne, jeżeli nie sprawiają Wam wielkiego dyskomfortu, jeżeli jesteście w stanie utrzymywać je długo, no to najprawdopodobniej będą skuteczne. Tylko trzeba się do nich przypiąć jak grzeb do psiego ogona. Prowadziłam właśnie umiarkowaną, ale taką codzienną aktywność fizyczną, akurat w moim przypadku było to chodzenie, dużo chodzenia. Kolejna rzecz, nie spieszyłam się, nie oczekiwałam bardzo szybkich efektów. Ja wiedziałam, że na te efekty muszę poczekać, ja wiedziałam, że jestem w stanie zweryfikować swoją pracę. Po pewnym czasie. To nie jest tak, że po tygodniu stosowania takiej diety już mamy wszystko rozpykane, już wszystko wiemy, i po prostu waga nam zjeżdża jak sankami ze stoku. Trzeba naprawdę poczekać na te efekty. Może się okazać, że popełnimy jakieś błędy żywieniowe i znowu efekty nam troszeczkę spowolnią. No, wiecie, to ma być zmiana na, na długi czas. To ma być zmiana nawyków żywieniowych. Moim zdaniem, intuicyjne jedzenie, tak docelowo, no to jest normalne po prostu jedzenie. Ja sobie nie wyobrażam przez całe życie liczyć kalorii. Ja próbowałam wielokrotnie liczyć kalorie. Mnie to doprowadzało do obsesyjnego liczenia. Ja chodziłam nawet do Ikea jadąc po regał, miałam ze sobą zawsze wagę, bo nóż, widelec, akurat coś tam zjem i muszę to wpisać w fitatu. Dla mnie to było obsesyjne, ja nie chcę tak funkcjonować, dlatego teraz jestem zadowolona z, z tego, jak funkcjonuje bo, bo to się u mnie sprawdza. Wszystko jest dla ludzi, nie wszyscy są dla wszystkiego. Po prostu trzeba sobie dobrać rzeczy i metody pod siebie. No i są, tak jak mówiłam, no jakieś niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o odchudzanie intuicyjne, no bo może nas ta intuicja poprowadzić w zupełnie nie te strony. Strony, co trzeba, dlatego tak ważne jest edukowanie się. To żywienie intuicyjne, ono musi być podparte też jakąś wiedzą. Mi też intuicja podpowiada, że pizza z frytkami polana sosem czekoladowym to jest dobry pomysł, ale moja wiedza, którą mam w głowie, mówi, nie jest to dobry pomysł, więc może zrezygnujmy z tego posiłku. Oczywiście. Pizzę można sobie w dietę wprowadzić. Ja na przykład stosuję taki model 80-20, czyli po prostu 80% pełnowartościowych, zbilansowanych posiłków, 20% tak zwanego jedzenia rekreacyjnego. I bardzo dobrze mi się to sprawdza, i na dłuższą metę jestem bardzo zadowolona z czegoś takiego. Na pewno nie wyczerpałam tego tematu, na pewno jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które, które warto by było poruszyć. Myślę, że fajnie by było zrobić sobie takie QA, konkretnie dotyczące intuicyjnego odżywiania, intuicyjnego odchudzania, żeby już tam wiecie, żeby nie było pytań na przykład o mój rozmiar stopy, to sobie zostawimy na inny Q&A, ale jeżeli macie takie pytania dotyczące konkretnie tego sposobu, jaki ja stosowałam, jeżeli was to ciekawi, no to pod tym filmem zostawiajcie pytania, zostawiajcie komentarze. Następnie sobie może nagramy właśnie taki z odpowiedziami. Jeżeli jesteście zainteresowani tym co jem, bo wspominałam wam, że na Instagramie wrzucam swoje jedzenie, to jak najbardziej wchodźcie na mój Instagram. Ja tam wrzucam praktycznie codziennie wszystkie moje posiłki, różne takie śmieszki, hecheszki, jakieś takie wiecie głupotki. No to tam jak najbardziej tam są takie rzeczy. Możecie się tam też ze mną skontaktować, jeżeli macie taką ochotę. Na TikToka też troszeczkę wrzucam, jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Tak to u mnie wygląda. Teraz będąc na takim utrzymaniu wagi, również jem trzy posiłki dziennie, to się nie zmieniło, tylko po prostu jem większe troszeczkę porcje. Od wiosny będę wchodziła znowu na redukcję i zobaczymy, jak będzie. Będę Wam dawała na bieżąco znać. Chciałabym, żeby ten kanał był taki, wiecie, nie tylko o tym, co tam było kiedyś i w ogóle, tylko też taki na bieżąco, co tam u mnie się dzieje i jak, jak to życie po tych 50 kg wygląda. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodziło. Mam nadzieję, że to, to, o czym opowiadam jest dla Was ciekawe. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo mi pomaga dotrzeć do nowych osób, które też potrzebują być może mojego kanału. Bardzo dużo komentarzy dostaję ostatnio, że właśnie ktoś yy, przez przypadek wszedł na mój kanał i okazało się, że, że te treści, które ja tutaj wrzucam, są dla niego cenne. Więc pamiętajcie, jeżeli dacie łapkę w górę, napiszecie komentarz albo udostępnicie, no to może to trafić po prostu do osób, które tego potrzebują, a na tym mi zależy. Widzimy się w następnym filmie. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Czekamy na wiosnę. <noise> Buziaczki. Pa, pa. I zaczęłam sobie dodawać odrobinę wody. E, Boże, wody do wody.